wszystkich, którzy teraz będą mówili o sztuczny konflikt. Jeśli ten konflikt byłby sztuczny, to dlaczego wbiłem szpilkę w tego gościa, jak jeszcze miał walczyć z Diablo? Wiecie dlaczego? Bo go nie lubię. Zawsze mówiłem panu Jackowi, że tej kur... nie szanuję. I wyobraźcie sobie, że ja mogę mieć walkę wieczoru z Boxdelem. Main event. Pewnie nie powinienem wam tego mówić, ale mówię. Ale dla mnie to była sprawa honoru. I w momencie, jak Boxdel nie dał rama na szale, to ja powiedziałem, to nie chcę tej walki. To nie, to ja nie walczę w ogóle na gali. Idźcie, 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 idźcie. Nie dzwońcie do mnie. Ponieważ ja ten samochód oddałbym na cele charytatywne. Bo ja bym się wstydził takim gruchotem jeździć. Ja sobie kupuję teraz albo Lamborghini, albo Ferrari. Możecie mi podsyłać jakieś zajebiste modele. Więc no, sorry, no moi pracownicy jeżdżą nowymi Porsche. Gdzie ja bym miał jeździć takim kurwa gówno ramem? A do rama też przejdziemy, mam dowody na to, że Boxdel w chuja leci. Ale to swoją drogą. I dla wielu z was może to być niezrozumiałe, to wróćmy do sedna sprawy. Ja zawsze mówiłem, że lubiłem Szeliego w chuj i dobrze się wypowiadałem. Ale dlaczego oni są razem, nie wypowiadają się nigdy dobrze o tańculi? Bo tego śmiecia nie darzę żadnym szacunkiem. Jak wystawiał rękę, to niechętnie mu ją zawsze podawałem, ale że się pucował na żywo, no to już kurwa. Podałem mu, no po co będę robił gówno burzę, poczekam sobie na odpowiedni moment. I nastał to na odpowiedni moment, bo wiecie, przypomnijmy sobie aferę macztową. Kto mi wykręcił kurwa aferę na internecie? Kto? Nikt nie wiedział, o co chodzi. Szalony wraz z tańculą opublikowali w internecie, jak to było, i podważali moje słowa, co najmniej tak jak oni byliby cięci. Gadali, co było tempe, że oni nie chcieli mnie... ten, że na pewno chcieli mnie postraszyć, bo jakby chcieli, to bym nie wyszedł. To, że ty byś nie wyszedł, to jest kurwa pewne na 100%. Bo przecież jak ja bym wszedł kurwa z nożyczkami, to byś nie wyszedł. A co dopiero z takim sprzętem? Ale mnie do siebie nie porównuj. Przysięgam wam, że w świecie freak fightów od dawna nie było nikogo, kogo darzę prawdziwą nienawiścią. I ja nigdy nie udaję konfliktu. Zobaczcie, Boński, ja mówiłem pozytywnie o nim. Dubiel pozytywnie. Nigdy nie oszukiwałem, ale przysięgam, że nie ma osoby, której bardziej nienawidzę we freak fightach jak tej kurwy, bo to był najcięższy okres w moim życiu. Przysięgam wam. Przysięgam wam. 8 razy nią dostałem. Miałem przecięte ścięgna. Lekarze mówili, że nie wrócę nigdy do walk. A ta kurwa ich broniła i jeszcze rozkminiali. Może go powinni obrobić teleskopami, ale albo maczetami, ale chociaż nie w domu. Ciekawe, czy chcieli go zabić, czy nie, 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 bo jakby chcieli, to by te... Rozumiecie? Ja tu muszę delikatnie mówić, nie chcę, żeby Instagram mi coś usunął. I tej gnidzie nigdy tego nie wybaczę. I nie spodziewacie się, co to będzie największy armagedon. Ja naprawdę...